Rodzice często obawiają się, że podanie naraz kilku szczepionek nadmiernie obciąża układ odpornościowy dziecka. Rozumiem doskonale te obawy. Wynikają one z niezrozumienia mechanizmów odporności. Proszę Państwa, sięgając pamięcią wstecz, powiem, że jak sam byłem dzieckiem, bałem się jeździć windą, ponieważ bałem się, że lina, na której winda jest umocowana, pod wpływem ciężaru się zerwie. I mówiłem ojcu, żeby dowiązał do tej liny sznurek od bielizny. Proszę Państwa, ojciec inżynier śmiał się z tego pomysłu, natomiast ja kompletnie nie rozumiem dlaczego. Przecież lina plus sznurek od bielizny jest znacznie bardziej wytrzymała niż sama lina, co było dla mnie logiczne. Teraz, kiedy jestem dorosły, zdaję sobie sprawę, że przy wytrzymałości calowej, stalowej liny wytrzymałość sznurka od bielizny nie ma znaczenia. I dokładnie taka sama sytuacja dotyczy szczepień. Proszę Państwa, w naszym przewodzie pokarmowym znajdują się miliardy bakterii. Powietrze, którym oddychamy, to są miliardy zarodników grzybów pleśniowych, bakterii, zarodników grzybów, nie wiadomo czego jeszcze. Skóra pokryta jest biofilmem złożonym z drobnoustrojów. Mówiąc krótko, dziecko, które się rodzi, po urodzeniu dostaje się do środowiska zawierającego miliardy i jeszcze więcej bakterii. W stosunku tych miliardów, kilka antygenów czy kilkanaście, które podajemy w szczepionkach, po prostu nie ma żadnego znaczenia. Dokładnie tak samo, jak wytrzymałość sznurka do bielizny jest nieistotna przy wytrzymałości stalowej liny.